Dziękuję, panie marszałku. Panie marszałku, Wysoka Izbo, boimy się tego, czego nie znamy. Oglądając telewizję, a nie latając samolotem, oglądamy tylko wypadki samolotowe i powinniśmy się bać latać. Mimo to latanie jest najbezpieczniejszym transportem. Oglądając specjalnie nakręcone filmy na granicy na Węgrzech, boimy się tego, a w rzeczywistości jest to tylko przekaz chwilowy. Chciałem zapytać, panie ministrze, bo jestem delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i pracuję w Komisji Migracji. Kilka dni temu Rada Europy podjęła rezolucję, gdzie bardzo wyraźnie podzieliła kategorie krajów, wyznaczyła im pewne zadania i też wyznaczyła poprzez Unię Europejską dofinansowanie. Polska jest ewidentnie nazwana krajem tranzytowym. Są kraje borderowe, czyli graniczne, kraje docelowe, więc ta cała obawa o to tutaj wyrażona przez posłów z PiS-u jest niepotrzebna. Jesteśmy krajem tranzytowym, będzie nam wyznaczone miesiące konkretne dla danych grup, które potem będą relokowane do krajów docelowych. Chciałem zapytać, czy Unia Europejska przewiduje pieniądze za każdego relegowanego, bo w tej chwili o tym nie było mowy, a biedne gminy sądeckie się, wójtowie, bardzo boją. Pan poseł Mulaczyk mówił, że tam jest ogromna obawa, że pieniędzy nie starczy. Czy Unia przeznacza pieniądze i czy te gminy otrzymają w jakiś sposób te tysiące euro, które są planowane do każdego uchodźcy? A druga sprawa, chciałem zapytać, czy przykład z Górnego Śląska, z Chorzowa. Górnego Śląska, który był wielokulturowy, który był tolerancyjny, był krajem, obszarem pogranicza, gdzie przyjęto kilka rodzin syryjskich. One dostały już azyl, dostały miejsca pracy, dostały mieszkania, wtopiły się w społeczności lokalne i nikt nie robi z tego żadnego problemu. I to pan to mówi, dlaczego pan chrześcijan nazywa islamistami? Wprowadzacie państwo bardzo niebezpieczną sytuację. Dezinformujecie Polaków, to często są chrześcijanie, a wy mówicie o islamistach. I w Chorzowie nie ma żadnych islamistów, są chrześcijanie i oni są zasymilowani. Nikt się ich nie boi. Dlaczego w innych rejonach Polski nagle ma być obawa? Chciałem zapytać ministra, czy dobrze załatwione sprawy, które bardzo szybko się da załatwić, jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę, jeżeli otrzymają oni prawo azylowe, to jest sprawa załatwiona. Czy ten przykład z Chorzowa, z Górnego Śląska może być dla całej Polski przykładem do naśladowania? Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.